Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ciekawą zabawę sensoryczną, czyli taką, która wpływa na nasze zmysły. Tutaj akurat będziemy ćwiczyli nasz zmysł dotyku, który jest bardzo potrzebny w codziennym życiu, jest bardzo rozwojowy, szczególnie dla małych dzieci. Do naszego dzisiejszego zajęcia potrzebujemy białą kartkę formatu A4, koszulkę biurową, taśmę klejącą, nożyczki, marker taki niezmywalny oraz farbę tempera w dowolnym kolorze. I teraz tak, wymyślamy sobie jakiś kształt, który jest nam najbliższy. Ja może dzisiaj narysuję prosty kwiatuszek. Musi to być kształt spory, taki, który mieści się na większej przestrzeni naszej kartki. Następnie wkładam kartkę do koszulki. I odrysowuję kwiatek na koszulce. Czyli po prostu poprawiam wcześniej narysowane przeze mnie linie, tak żeby przenieść obrazek na koszulkę. Dobrze. Wyjmuję kartkę i mam taki wzór. Teraz chwilkę trzeba odczekać. Możemy chwilkę pomachać tą koszulką, żeby nasz marker wysechł. Możemy sprawdzić, czy już się nie rozmazuje. Jest ok. I teraz kolejny krok. Do wnętrza koszulki będziemy wlewali farbę. Tej farby nie musi być bardzo dużo. Ważne jest, żeby farba znalazła się na środku naszego kształtu. Tak, żeby nie pobrudzić koszulki w innych miejscach. Ok. Nalałam farbę, wyjmuję ją i składam koszulkę. Jeszcze nie naciskam. Przed zabawą muszę zakleić taśmą ten rand koszulki, który jest rozdzielony. Tą część, przez którą wkłada się kartkę. Zaklejamy, tak żeby farba nam nie wypłynęła. Ok. Nadmiar taśmy mogę sobie obciąć. Odwracam w Waszą stronę i zaczynamy zabawę. Naszym zadaniem jest rozprowadzenie farby na całej powierzchni kwiatka. Starajmy się, żeby farba nie wyszła poza narysowany przez nas kontur. Jest to relaksacyjne zajęcie, takie uspokajające, ćwiczące koncentrację. No i właśnie jest bardzo sensoryczne. Ta faktura farby pod palcem jest bardzo ciekawa i uczy nas takich zdolności manualnych. Możemy rozcierać tę farbę jednym palcem, a możemy rozcierać sobie całą dłoń. Patrzcie, jak to fajnie się rozprowadza. Farbę musicie też nałożyć, no niezbyt mało, ale też niezbyt dużo, żeby jej nadmiar właśnie nam się nie rozchodził w niepotrzebne miejsca. Całym zadaniem jest to, żeby tą farbę poprzepychać z jednego listka na drugi, tak żeby właśnie zamalować każdą przestrzeń.
zobaczcie, tu mam nadmiar farby, więc ją spycham i przekładam na kolejny płatek. Zobaczcie, ja troszkę powychodziłam za linię. Wy starajcie się zrobić to wolniej i dokładniej. Możecie spróbować wielokrotnie. Możecie też robić sobie różne wzory, różne kształty. Przyznam, że ja tutaj narysowałam raczej taki prosty kształt. Możecie z czasem, jak już zdobędziecie wprawę, rysować sobie bardziej skomplikowane kształty. Możecie też próbować łączyć kolory. Zobaczcie, tak wygląda nasz kwiatek już z rozprowadzoną farbą. Spróbujcie, to jest bardzo fajne, odprężające zajęcie. Polecamy. Do zobaczenia, trzymajcie się, do jutra.